Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jest już Grace. Trwają przygotowania do nadejścia Radowi. Zostały nam 4 tygodnie, a obecnie mamy tydzień 25. I zaczynamy. No dobra. O! Zadani? Nic mi nie jest, ojcze. O, chcę Danie. Lepiej sprawdzę za jakiś czas, co u niej. Ciekawe. Co my tu mamy? Generała, Alenę, Etona, bankiera. Możemy tego bankiera od razu wziąć. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie zaryzykować. Chcę korzystać z zasoby, bo zasobów mam mało. Nie wiem, co by to mi kosztowało. Ci wysokość 50 sztuk, które polegają zwrotowi w ciągu 6 tygodni. Wiadomo, że my tyle tygodni nie mamy, no ale... czemu by nie? Wliczając opłatę bankową, oznacza to 60 sztuk zasobów do spłaty. Dobra, niech będzie. Plus 50. Coś jeszcze, wasza wysokość? A jakiś to idziemy na całość. I złota pożyczymy. Obawiam się, że macie już u nas pożyczkę, wasza wysokość. Jeśli chcecie pożyczyć nieco złota, wymagamy najpierw spłaty 60 sztuk zasobów. What? No, to na razie nic. Nie wiem, o kim on spłacie mówi, ale spoko. Alena, generał, tak? Eton, pieśniak. Pozbyliśmy się bandytów, okupujących wioskę, wasza wysokość. Nie będą sprawiać więcej problemów. To powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich innych bandytów, którzy planują bunt przeciwko swojemu królowi. Ludzie byli bardzo wdzięczni za waszą pomoc. Okej. Alena. Wasza wysokość. Spotkałam grupę dzieci w lesie. Szukali kwiatu paprosi. Wygląda na to, że nie wiedziały, że nie znajdą nic w tej porze roku. O tej porze. Dobrze, że nie spotkało ich nic złego, więc zabrałam je do ich rodziców, a oni podziękowali mi tym, czym mogli, zapasami i wyrazami wdzięczności. O, super. 11. Ekstra. Wieśniak, Eton. Dobra, może wieśniak na początek. Wszystkie moje pola są zalane. Bogowie nas pokarali. Nic już nie rośnie. Nie ma ziemniaków ani buraków. Nie ma pietruszki. Zmagamy się z tym już od miesięcy. Codziennie modlimy się do bogów o poprawę pogody. Mamy dość jedzenia, konserw, wasza wysokość. Wasze dzieci zaczynają głodować. Nasze. Zastanawiałem się, czy wasza wiedźma mogłaby coś zrobić, aby pomóc plonom. Niech to licho jasne. 3 tygodnie? Niech spada. Nie pomoże zmienić dla ciebie pogody. Gdybyśmy mogli to zrobić, moglibyśmy skłonić przez cały rok. Uzbrój się w cierpliwość i spróbuj wykonać rów wokół swoich pól, aby woda spływała. Oczywiście, wasza wysokość. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Dziękuję za radę. Wygląda na to, że od teraz nasza praca będzie polegać na kopaniu. Dobra, kolejny wieśniak. Szczury są wszędzie. Przejęły moją stodołę. Są ich setki. Nie mogę doić moich krów ani karmić koni, wasza wysokość. Myślałem tu śpieszo, jak mogę iść na rynek, jeśli nie mam nic do sprzedania. Dobra. Atana, nasza dworska wiedźma, powinna być w stanie ci pomóc. Następnym razem pamiętaj, aby zostawić pułapki w rogach, nawet jeśli nie widzisz żadnych szczurów. Rozmrażają się bardzo szybko. Dobry pomysł, wasza wysokość. Wiedziałem, że będziecie mogli
podzielić się ze mną swoją mądrością. Dziękuję za pomoc. Okej, Tazeton. Czy mogę służyć, wasza wysokość? Znalazłem to w mojej piwnicy na wino. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Co robił zwierzęcy ząb w piwnicy na wino? Wygląda na to, że ktoś go zgubił. Spróbuję znaleźć właściciela. Próbuję. Nie wiem, Eryk. Prawdopodobnie ktoś, kto jest zainteresowany zwierzętami lub stworzeniami, że tak powiem. List. Ten list napisany został na mistycznie zrobionym pergaminie. Czy wiesz, skąd może pochodzić? Kiedyś ludzie nie zdobyli, teraz to już wyszło z mody. Jeśli chcesz znać moje zdanie. Nie wiem, kto mógł to wysłać, ale nie wiesz, od kogo otrzymujesz listy? Nie do końca go otrzymałem. Nieważne. Mój agent znalazł ją niedaleko twojej wioski, Lordzie Etonie. Czy wiesz o tym coś? To jest fiolka używana do podgrzewania składników miksu, co jest dość powszechne. Można je kupić u dowolnego sprzedawcy. Jednak nigdy nie widziałem takiego zdobienia. Zdecydowanie nie jest moja. Czy wiesz, kogo to może być? Skąd mógłbym wiedzieć? Okej. No dobra. Jedna rzecz jeszcze teraz. Izba Rady. Najpierw to bym chciał tak tu pójść. Obraz z bocianem. Pejzaż górski. Dodałem mam wiele bocianów, to bardzo wdzięczne ptaki. Zdejmij. Okej. Ach, mam go. Muszę zaprosić Grego i dać mu ten obraz. A to mam pejzaż górski. Rzeczywistości wyglądają dalej. Zdejmij. Okej. Gdzieś jeszcze tu był jakiś gobelin, z tego co pamiętam. Muszę zaprosić Grego, by dać mu ten obraz. Przynajmniej sobie jakiś budżet podreperuję. W lokach to chyba nic nie było. Też dobra, to może. A, jest gobelin. Ale Aurelia to zrobiła. Ten pokazuje bociana, to godło naszego rodu. Demi. Aha, mam go. Teraz muszę się go przekazać Grego, dobra. Tu widzę chyba jeszcze poroże jest. Ale to tego nie zdejmiemy. No dobra, zykacz. Nie przerywaj naszego szkolenia. Wasza wysokość? Mam nadzieję, że jesteś w stanie nad nim zapanować. Jestem w stanie, wasza wysokość. Dlaczego miałbym nie być? Widziałem, jak zgonisz sykacza po całym zamku. A tak, to tylko część jego treningu. Po prostu upewniam się, że nikt go nie będzie w stanie złapać, kiedy będzie wykonywać misję. On jest bardzo szybki, wasza wysokość. Naprawdę. To idealny agent. No dobrze, kartofelku, ale proszę, uważaj na siebie. A jeśli potrzebujesz w czymś pomocy, nie bój się poprosić. Nie zabierzesz go? Oczywiście, że nie. Pomogę, jeśli będę mógł. Dobrze, ojcze. Nie potrzebuję pomocy. No dobra, mamy to. Jeżeli chodzi tu, to od razu zapraszamy jego. Tak się zastanawiam nad Leno, czy jednak się nie zdecydować nad ślubem córki. Zobaczymy. Jednak, bo to by dało nam żołnierzy pełno. Więc cóż. Poświęcimy. Okej. <Okay. śmiech> Teraz tak, mapa. Płocko. Myślimy tu... Kogo mamy? Generała chyba. Nie zostanie wysłany.
Dobra. I możemy dalej przejść do kolejnego tygodnia. No dobra. Tak wygląda nasze. Okej, super. No to lecimy dalej. Lecimy. Nie czekamy, nie tracimy czasu. Tydzień 27. Dobra, kogo mamy? Generała, Greco. To jest najemnik, widzę. Torlando jakiś. On nie był przypadkiem już u nas? Wasza wysokość, mała rodzina mieszkająca na skraju wioski niedawno straciła dziecko z powodu gorączki. Niewiele mogłem zrobić, ale pomogłem im pochować biednego dzieciaka. Mam wrażenie, że te dialogi to są nieraz wykonywane nie dla tej postaci. Bo tu jak widać pomogłam i tak dalej, więc jest damska postać, czyli pewnie wiedźma tu miała być. A ja wysłałem akurat generała. Nie wpadłem na to samo co twórcy. Modliliśmy się za jego duszę i pobłogosławiłem ducha w waszym imieniu. Rodzice byli wdzięczni za pomoc króla. Okej. Dobra, Andy coś tu ma. Jesteśmy prawie gotowi do bitwy. To nasza ostatnia szansa na zawarcie jakichkolwiek sojuszy. Przygotowania naszych agentów. Dziękuję za przypomnienie, Andy. Kiedy będziemy gotowi, pomaszerujemy do podnóża gór. Radowia nie spodziewa się tam nas spotkać. Z pewnością nie będą gotowi na atak. Możemy mieć szansę na wygraną. Okej. Oj, tu widzę jest łowca jeszcze? Ciekawe. Greco, najemnik. Dobra, weźmy to. Koło dostępny. Lady Ada powiedziała mi, co robisz z tymi obrazami. Okłamałeś mnie. Nie jesteś kolekcjonerem. Riku, mogę to wyjaśnić. Te prace, które ludzie kupują, nie są prawdziwą sztuką. To jedynie oszustwo. Te obrazy nie odzwierciedlają prawdziwej natury tematu. Zostały namalowane bez odniesienia. Artyści nazywają je impresjonistycznymi. W rzeczywistości po prostu nie potrafią malować. Moje prace pokazują każdy temat w najczystszej postaci. Ci artyści jedynie wyolbrzymiają niektóre cechy, aby wyglądały lepiej. To obniża wartość mojej pracy, więc po prostu pozbywam się obrazów. Płacę za obrazy, więc mogę z nimi robić co zechcę. Więc ja je palę i co? Nikomu to nie szkodzi. Nie możesz palić prac innych artystów, poza tym nie rozumiem, jak miałoby ci to pomagać. Wasza wysokość, myślę, że może nie powinniśmy ingerować. Nie zapomnijmy, że Greco jest naszym sojusznikiem. Mogę robić co zechcę i z rzeczami, które kupuję. Ale jeśli kupię je od ludzi i pozbędę się ich, to zmniejszy się liczba tych oszustw wokół nas. Jeśli wpływowi ludzie posiadają jedynie prawdziwe dzieła sztuki, wtedy inni też kupują tylko prawdziwe dzieła sztuki. W końcu nikt nie będzie kupował od tych artystów, a zamiast tego kupią moje obrazy. Och, rozumiem. Istotnie, możesz robić co zechcesz, tylko nie angażuj w to mnie. Nie angażuj mnie w to. Kurwa, to sam się angażuję. Mam dla ciebie obraz. Zdjąłem obraz Bociana. Tak jak prosiłeś. O, to niesamowite. Dziękuję ci bardzo. Będzie pięknie wyglądać w mojej kolekcji, haha. Czyli mamy umowę. Czy to wszystko? Oczywiście. Nie sądziłeś, że dotrzymam mu słowa? Możesz liczyć na to, że moja armia stanie u boku twojej podczas bitwy. Jestem pewien, że i tak wygrasz. Jeśli masz jeszcze jakieś obrazy, chętnie je kupię. Zobaczę, czy znajdę się coś jeszcze. Okej. Okay. Dobra, mamy 1050.
pejzaż górski. Spójrz na ten... Fantastyczny. Wezmę go. 18 sztuk złota. Czy to w porządku? Nie. Zmieniłem zdanie. Nie ma problemu. Aha, czyli... Okej. Dobra, niech będzie. 18 sztuk złota. Oczywiście. Teraz jeszcze to. Spójrz na ten. Gobelin. A, czemu nie? Biorę. Też 18 sztuk złota. Czy to w porządku? Niech będzie, niech go bierze. Pewnie. Troszeczkę poszalejemy. Kolejnych obrazów ja nie posiadam. Więc podziękujemy mu. Dobra, go mamy. Najemnika. Torlando. Ten Torlando mnie zastanawia. A to co tu jest? Dziękuję wam. Dziękuję, wasza wysokość. Wasz generał był niesamowity. Zrobiłem ogromny postęp, nie do wiary. Chciałem pokazać wam wersję ostateczną, ale tak sobie myślę. Generał jest tam trochę samotny. Dlaczego by nie rozwinąć historii? Zrobić ją wspaniałą, lepiej zrobić ją epicką. Wiecie co myślę? Wiedźma byłaby świetnym dodatkiem, ale jej nie mamy teraz. Generał i Wiedźma razem. Myślę, że to się spodoba. Och, wszyscy będą mówić o Torlando cudownym. Pa, pa, pa. A, właśnie, jest wróci za jakiś czas. Spróbuj za tydzień lub dwa. Moje wiedźmy są obecnie zajęte. Nie martwcie się, mogę poczekać. Wrócę za dwa tygodnie. Okej, okay, najemnik, to jakiś kupiec. Wasza wysokość, słyszeliśmy o nadchodzącej bitwie. To idealna szansa dla nas, by zdobyć złoto i okazja dla was, aby uzyskać pomoc. Jesteśmy najemnikami 22 wykwalifikowanych mężczyzn do waszej dyspozycji. Za jedyne 16 sztuk złota. Co powiecie? 16 sztuk złota, mamy 79. Chociaż już ja tu mam wartość wykonaną, więc ja wiem. Nie tym razem. Nie jestem zdecydowany waszą ofertą. Dobrze, wrócimy za dwa tygodnie. Może do tego czasu zmienicie zdanie lub nazbieracie złota. Okej, okay. Tu łowca jest. Czy ten łowca to przypadkiem nie jest... Żeby nam z tym zębem pomógł? Wasza wysokość, przynoszę... Sykacz? Ojcze, widziałeś? O Jezu, kochany. Co się stało z sykaczem? Wasza wysokość, to niebezpieczne składniki. Kradną jajka, kurczaki i inne dobra oraz mogą roznosić choroby, szczególnie pchły. Przybyłem tutaj, aby zaoferować swoje usługi jako łowca. Wasza wysokość, zobaczyłem tego lisa okrywającego się w zamku, więc go wytropiłem. Myślałem, że wyświadczam wam wszystkim przysługę. Co było? To było zwierzątko mojej córki. Sykacz wykonywał tutaj bardzo ważną misję. Tak, sykacz wyostrzał swoje zmysły. Ten morderca powinien zginąć w lochach za zabicie jednego z moich specjalnych agentów. Przepraszam, proszę, mnie nie karać, wasza wysokość. Gdybym o tym wiedział, nie zrobiłbym tego. Przybyłem tutaj w poszukiwaniu złota, ale ponieważ do tej pory sprawiam tylko kłopot, proszę pozwólcie mi wam służyć. Pozwólcie mi służyć wam i waszemu ludowi. Potrafię radzić sobie z potworami, dzikimi zwierzętami. Mogę je wytropić i przynosić wam ich truchło. Pozwólcie mi odkupić winę, proszę, wasza wysokość. Może przyda mi się też podczas bitwy z Radowią. Truchło może zaotrzymać. Nie chcę go oglądać, ale z pewnością moglibyśmy skorzystać z swojej pomocy. Dziękuję, wasza wysokość. Zrobię co w mojej mocy, aby odkupić winę. Będę w lochach, jeśli będziecie mnie potrzebować. Wydaje mi się, że wasz strażnik lochów jest moim starym przyjacielem.
Okej, mamy kolejnego tego agenta, czyli tutaj ta trzecia pozycja. Kolejny agent jest do naszej dyspozycji, Wasza Wysokość. Zobaczycie tego agenta na tygodniowym ekranie podsumowania. Ale co z cykaczem, ojcze? Jak mogę teraz prowadzić Lorsuje Idiastiego? Przykro mi, Cedani. Przynajmniej łowca będzie teraz działał w imieniu cykacza. W porządku. Zakopię go wraz z innymi. Lepiej sprawdzę, co u łowcy, kiedy będę miał chwilkę. Może coś wiedzieć o tym zębie. No właśnie, dokładnie. Dobra. Prowadzę interes... mały interes, Wasza Wysokość. Mogę wymienić Wasze zasoby na złoto. Powiedzmy, 25 zasobów za 18 sztuk złota. Dogadamy się? Kup był wyroczni. A, może to weźmiemy? Nie zawsze. 25 sztuk z tego wydawać? Nie. Coś mi się tutaj nie podoba za bardzo. Dziękuję, to wszystko. Nie ma problemu, Wasza Wysokość. Odwiedzę Was ponownie za jakiś czas. Okej, dobra, czyli to nie było spowodowane czymś. Dobra. Co my tu mamy? Lochy i ogrody. Wasza Wysokość. Tak, ojcze. Drogi sykaczu, byłeś moim najlepszym i najszybszym agentem, a przede wszystkim byłeś moim najlepszym przyjacielem. Pozostawiasz głęboką dziurę w moim sercu. Będę za tobą tęsknił na wieki. Mam nadzieję, że spoczywasz w pokoju. Mam nadzieję, że spoczywasz w pokoju, sykaczu. Dziękuję, ojcze. Już dobrze, Cedani. Czujesz się lepiej? Tak, ojcze. Zostanę tu jeszcze chwilkę. Tak, ojcze. Aha, czyli z nią tutaj nic nie mamy. Nic nie mamy tutaj z nią do rozmów. Więc odwiedźmy jeszcze naszego łowcę. Dobra, tu mamy łowcę. W więzieniu, w lokach nikogo więcej nie mamy. Wasza Wysokość, znalazłem ten ząb. To było w naszej piwnicy, Nowino. Co możesz mi o tym powiedzieć? Wygląda na to, że pochodzi od dużego zwierzęcia, ogromnego nawet. Może gryf lub smok? Nigdy czegoś takiego nie widziałem, Wasza Wysokość. Czy możesz dowiedzieć się, skąd ta rzecz może pochodzić? Mogę spróbować, mam gdzieś książkę o zwierzęcych trofeach. To zajmie trochę czasu. Zrób co potrzeba, jeden tydzień. Zobaczymy więc, czy możesz się czegoś o tym dowiedzieć. Doskonale, pójdę i sprawdzę. Przyjdź rozmawiać ze mną do sali tronowej, gdy coś znajdziesz. Dobra, i to na razie będzie wszystko. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz tak, mapa. Zostało nam 2, 3, 4, 5 miejsc w sumie. Może tutaj hektary wyślemy. Bo my tu mamy. Generała wysłaliśmy, dobra. Możemy to zamknąć. Teraz już nie mamy żadnego agenta na podoręciu. Możemy teraz jeszcze sojusznika wysłać. No i cóż, ryzykować? Kurde, bym chciał jednak być lojalny wobec córki i jej nie wydawać. Zresztą już 1000 mamy przekroczony. Król Iwo. A czuję, że tu chyba raczej się nic nie uda dalej przesunąć. Zobaczmy, znaczy to. Wciąż mógłbym, ale nie chcę.